Tutaj wyskoczyło nam niespodzianki. Właśnie wyskoczyła nam niespodzianka, która pobiegła, ale już... O, fuck! Siemano, łobuziaki, witam was, Spider z Lam Games TV w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Tomb Raider 3 The Adventures of Lara Croft. W pierwszej kolejności, tak, my tu skończyliśmy, ale czy ja wziąłem to, co powinienem wziąć? Powróciwszy. Po prostu bym spartolił całą kwestię i byśmy, ale by potem było biegania, o ja pierdzielę. Bo tak, musimy się wrócić ponownie do naszego ukochanego czerwonego pokoju. Dlaczego? Dlatego, że musimy zgarnąć jeszcze jeden klucz Salomona. I tak właśnie sobie ostatnio spałem, patrzę, myślę, zapamiętuję, śpię, no nie? I myślę sobie, rozkminiam głęboko, czy aby na pewno my wszystko wzięliśmy. I tak wpadłem na pomysł, kurde, czy my mamy klucz Salomona numer 2. I tak mnie nagle olśniło. I tak mnie nagle olśniło, że my nie mamy tego klucza Salomona numer 2. I sobie myślę, dobra, to ja pójdę, wrócę, zapamiętam i wezmę, no nie? Dlatego teraz to robimy, bo naprawdę będzie kiepura, jak nie weźmiemy klucza Salomona numer 2. A że klucz Salomona numer 2 jest tutaj, w czerwonym pokoju ponownie, trzeba wrócić, no to trzeba wrócić, no niestety. Nie można mieć wszystkiego, au, od razu, dobra, nic się nie stało. Także znowu witamy w czerwonym pokoju, za... no idź, kurde, Lara, nie, rób lipy. To wszystko jest kamerowane, tak, wpadamy do czerwonego i wiecie, co musimy zrobić? Tak, właśnie to znowu. Znowu powrót do przeszłości wesoły, także będzie znowu dzikie skakanie a la Pidey, czyli będzie dosyć intrygująco, bo na pewno się nie uda nam za pierwszym razem. Kurde, coś mi się wydaje, że ja mam za cicho tą larkę. Teraz powinno być git, jest marmolatka. No, no larka, larka, idź tutaj. Tak, ja tu wezmę, zmierzę to wzrokiem, skoczę. No widzicie? Wiedziałem, że tak będzie, że to się nie zakończy aż tak pięknie. Nie, bo pamiętacie, co była kmina z pierwszym sekretem? Co taki ten opadał z góry, a my spadaliśmy na dół i trzeba było kombinować. No właśnie, to teraz już tam to opadło i tam można teraz przejść. No nie, i właśnie musimy tam teraz przejść. Czekajcie, tutaj tak, nie no, za daleko, jeden do przodu, skocz. Skocz, złap się, no pięknie, szybko poszło. Tylko kurde, nie pamiętam, jak to tam się szło, no nie? Także może i się mylę, może i tu nie trzeba było, ale wydaje mi się, że jednak to było gdzieś tutaj. Także dobra, tutaj teraz będziemy musieli zrobić skok odwrotowy. Łopa! Pięknie, pięknie. I teraz to trzeba było skoczyć na to na górze, właśnie. Jak się wskakiwało na to na górze? Jakoś chyba tędy, no nie? Zaraz wszystko się wyklaruje. Teraz wszystko się wyklaruje, tak, to trzeba było tutaj i tutaj. No tylko, że to trzeba było tak do przodu, o właśnie. I tak, i tutaj trzeba było odbić na tą i dojdziemy tam. Czy ja dobrze kminię, czy ja dobrze kminię? To jest właśnie zawsze największa zagadka, czy ty, Pidey, dobrze kminisz. Bo ja mogę zawsze źle kminić, ale to chyba było gdzieś tutaj. Tak, na bank, na bank, na bank. Tak, i teraz tak, o, tędy tu. No, 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 no. No, piękna kminka poszła. I teraz tak, przechodzimy po prostu po tym. Skręcamy sobie tu, bierzemy tu, wskakujemy tu. I jest drugi Salomon, nie? No, to po wzięciu Salomona już jest wszystko w sumie wyczyszczone. A tutaj coś się jakoś da tędy gdzieś tu pomknąć? Ja nie wiem. Ale spróbuję. Ja spróbuję, ja ciekawski się zrobiłem. Ja będę próbował, a co, kurde? Fuck. A nie. No, 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 no. No, właśnie o to chodziło, a tu chciałem w sumie dojść. Także dobra, to już jest sytuacja, już kończymy temat, no nie? Sytuacja jest załatwiona. Wróciliśmy do głównego holu. Nie, wróciliśmy do przedgłównego holu. A, i teraz musimy doskoczyć tam, no właśnie. To jest jeden z tych problemów większych dla mnie, bo trzeba będzie przeskoczyć przez daleko, no nie? A ja i skakanie przez... No co ty, Lara, robisz? Jeszcze miałeś po prostu sobie po... Ale dobra, jak już tu jesteś, to już jest też git. No to trzeba skoczyć przez daleko. To ja... No patrzcie, kurde, go no przeskoczył. Przeskoczył, także teraz powracamy i teraz dopiero możemy iść tam. Bo bez drugiego Salomon klucza, to my byśmy mogli tam, kurde, najwyżej, wiecie co? No właśnie, pooglądać drzwi. Tak naprawdę. Dobra, jesteśmy już w głównym. Jesteśmy już w głównym. Dobra, powoli, powoli. Dobrze, 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 szybko, szybko. Bo teraz musimy skręcić tu.
No, czyli wszystko jest gicior, naprawdę. Wybrnęliśmy z opresji, bo bez kitu, bez tego drugiego samolonu... Klucza salomonowego, to byśmy musieli potem, wiecie, wracać z powrotem, ach, no. Znaczy nie warto po prostu o tym opowiadać. Dobra, jesteśmy teraz tutaj na peronie numer 2. I teraz trzeba się zastanowić nad szczurami, które tu są. To od razu je rozwalmy i chyba to teraz tu, no nie? Znaczy no, na pewno, to myślę, że to nie ma w ogóle co. To trzeba przygotować pistolety, bo tutaj wyskoczą nam niespodzianki. Właśnie wyskoczyła nam niespodzianka, która pobiegła, ale już... O fuck! Nie wiedziałem, że tak będzie. Kurwa szmać. Serio? Serio mnie musiał pociąg uderzyć? No to nieźle. 2 na 10. Ej, te... no tak... Tak nie mia... No... Dobra, przed tamtym trzeba zrobić save'a. Nie no, słabo wy... No w dupę, rzesz ty, kurcze, aki. No nic, no co zrobisz? Nic nie zrobisz, trzeba się cofnąć, trzeba się cofnąć. Ale tego się nie spodziewałem po prostu, że tutaj pociąg nas załatwi. To może źle wyszło, no źle wyszło. No kto by się spodziewał tego pociągu tam? No pewnie każdy by się spodziewał oprócz mnie, także... No nic, no musimy wrócić z powrotem do czerwonego pokoju i zabrać jeszcze raz salomonowy klucz. Także no spartoliłem to mocno, serdecznie was mocno przepraszam, ale no kto by się spodziewał? Patrzę, jedzie pociąg i nic nie robię, no nie? Jak to taki typowy pajdi, nie? I idzie nic, i dupa tam gówno, nie? Ale no cóż, wyszło jak wyszło, dobra, spadaj laka tutaj. Ty, ale tamten pociąg to mnie zaskoczył, bo nie było żadnego wlum! W sensie dźwięk ostrzegawczy to był, no nie? I się zaskoczyłem mocno, że nie pojawiła się żadna, wiecie, żaden sygnał zwiastujący niebezpieczeństwo. Spidermanowi to by się łeb zaświecił na przykład, no nie, bo on ma ten zmysł spajęczy, ale to nie jest Spiderman, także nie miejcie pretensji do Lary, no nie, bo on skąd mogła wiedzieć, że tak się stanie? Nie miejcie pretensji do Pajdaka, bo skąd on mógł wiedzieć, że tak się stanie? Także stało się jak się stało, co się stało, to się nie odstanie, a tymczasem spróbujmy jeszcze raz. No, zawsze za pierwszym razem się nie uda. Zawsze, to już jest po prostu wpisane w standardy moje. Ale i tak już wychodzi mi coraz zręczniej, także ja jestem z siebie dumny, nie wiem jak wy ze mnie, ale ja z siebie jestem. Bo jeszcze tak kurde z paręnaście tysięcy skoków takich i już będę naprawdę kotem. Tak mogę stwierdzić od razu w ciemno, no nie? Dobra, jeszcze raz, jeszcze nie jest nic trudnego, pajduś. No, to było trudne. Jej, ja w tym czerwonym pokoju to spędzę więcej czasu niż w życiu doczesnym i wiecznym, nie? Także naprawdę, to jest po prostu coś, co zrobili specjalnie mi na złość. Hop, dobra. No to teraz się wyspiemy jeszcze raz i tam, przed zejściem do tego pociągu, to ja się zapiszę naprawdę. Naprawdę, bo jak znowu mi wyskoczy jakiś pociąg, trainee, skoming i zakomingował, nie powiem, że nie. Dobra, skacz do tyłu, dobra i teraz jak to szło, my tu się gdzieś, a tutaj się trzeba było wspiąć, dobra. Bo ja to mam takie, wiecie, zaniki pamięci, ja nie mam pamięci krótkotrwałej, dobra i naprawdę, to trwało krótko, ja nie zapamiętałem. Dobra, chwytaj się, pięknie. Dobrze, że wiecie, że już to jest na tyle ogarnięte, że w sumie zręcznie to idzie, to nie ma aż takich dużych strat. No właśnie, nie ma aż takich dużych strat, ale różnie mogłoby być. Zawsze, kurde, wiecie, jaki progres jest, bo żeśmy zdobyli ten klucz Salomona, znaczy wiemy jak go zdobyć. I to jest najważniejsze, że nie stoimy w miejscu i nie ma żadnych głupich rozkmin, że gdzie ja mam teraz iść? Bo ja wiem, gdzie mam iść, tylko mi nie wychodzi to po prostu technicznie. Także dobra, wspinam się, biorę Salomona. No bieraj Salomona i wracamy tutaj, bo wiemy, że tu nic nam się nie stanie, to jest taka bezpieczna pozycja, no nie? Ale tak to, kurde, tamten pociąg to było zaskoczenie dla mnie. Nie wiem jak dla was, ale ja się zaskoczyłem, naprawdę, to nie są żarty. Byłem zaskoczony, dobra, wróciliśmy tu. A dobra, to jest to i teraz trzeba zrobić skok dalekościowy skok. Nie, jeszcze podejść kapkę. Dobra. Wycelowanie jest całkiem zacne. Także pozwolę sobie podejść do krawędzi. Cześć, Lara. Pozwolę sobie skoczyć, pozwolę sobie wcisnąć, pozwolę sobie wejść.
Słychać, jak te pociągi jeżdżą. Może to po prostu był niefortunny wypadek, że ten pociąg tam jechał. Kto mógł przewidzieć, że tak się stanie? No kto? No kto? No każdy prócz mnie. No ja wiem. Już nie obwiniajcie mnie aż tak mocno. Dobra, wróciliśmy do głównego korytarza. Skręcamy teraz w drugą odnogę. Ojej, kichnę. Kichnę? Kichnąłem. Dzięki. No, także teraz już jest sytuacja stabilniejsza. Bo już idziemy ku dobremu, no nie? Tylko właśnie tamten pociąg, kurde, zdradliwa menda z tego pociąga. A ta ładnie typa sobie eliminowałem, dobra, zabijemy szczury, dobra, zabiliśmy szczury. I teraz wykonamy... Och, ty w dupę, sejwo kryształy się kończą. Nie mam patentu na przyszłość, nie? Ale poczekajcie, stop. Teraz pójdźmy sobie tu. A co? Nie byliśmy tu jeszcze. A może to coś będzie ciekawego? No, na przykład schody będą. Wow! Ty, kurka, w dupala, piesek. Piesek wyskoczył, no to tego się nie spodziewałem. O, tu jest zamknięte. A, nie, dobra. Już wiem, gdzie jesteśmy, ale to jest do późniejszej części etapu. Znaczy, moglibyśmy iść teraz, ale to nie ma sensu. Także już wiemy, co tu jest. Save został spłodzony. Z tego, co pamiętam, tego zrobiłem na pewno. Także teraz możemy wnikać do wnętrza pociągowego. Nie, biegnij. Od razu tam do drzwi trzeba biec, bo to inaczej nie damy rady. Tu wyjdzie ziomek. No tak, zielone się zapala, czyli że pociąg jedzie. Dlatego ta nieciekawa muzyka była. Po prostu wystarczyło pobiec sobie, no. To nie była trudna zagadka. I kryształ w plecy, no. Tak na opartego. Dobra, poczekajcie, bo ja wam nic nie tłumaczę. Bo otworzyliśmy sobie drzwi te i otworzyliśmy sobie drzwi te, no nie? I sprawa się prezentuje nader tak, że tu był kryształ sejwujący, także zapalę jeszcze flarę, bo może coś. Także ilość kryształów w gruncie rzeczy nam się wyrównała, tak na opartego. Ale jest jeden pewien mały problem, bo się zaczyna teraz... Teraz będzie? Co tu jeszcze jest? Tam coś mi Nie, dobra, tam jest dalej pogoń w tunelu. Ja rezygnuję z tego, ale miałem dropka fajnego FPS-ów. Tu jest woda. W wodzie nie ma nic. Także wypływamy od razu z wody na wstępie. I teraz przechodzimy do jednej z najgorszych rzeczy na świecie, czyli zagadka z drzwiami. To jest kurde pierdzielony labirynt. Na szczęście nie ma tu żadnych przeciwników. I musimy się dostać do wyjścia z labiryntu i musimy przełączać guziki. Bo drzwi są pozamykane, no nie? Ja... Pamiętam, nie pamiętam, nie? Wiem, że trzeba na pewno wcisnąć ten na początek. I wtedy nam się drzwi przed mordą zamkną, ale się otworzą jakieś inne. I to jest po prostu wieczna bieganina, kwestia myślenia, no nie? A z tym u mnie jest ciężko, także to jest trudna kwestia. I tu się otwiera, tu jest jakiś kolejny przycisk, tu jest jakiś kolejny przycisk. I które te przyciski trzeba wciskać, to ja nie wiem, ja to zawsze robię na czujkę. Coś się otworzyło, coś się zamknęło. Te flary mają za krótki zasięg. No, coś się tu na przykład otworzyło chyba, no. No, coś takiego jest. No, odpal jeszcze jedną. Przejdźmy się tu. O! Nie, to skarby zbieramy. I tutaj coś tam trzeba poprzełączać. Jakieś guziki, coś. Tu jest jakiś guzik. Zzielonkujemy go. Coś się tam pozmieniało znowu. Ale co? To nikt nie wie tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi. I później wiem, że trzeba było znowu ten wcisnąć i coś się tam znowu zmieniło. I tak jakoś powoli, spokojnie, progresywnie sobie dojdziemy do końca etapu. O, bo teraz tu się jakieś otworzyły drzwi, bo tak naprawdę to nam chyba chodzi o to, żeby te otworzyć. Albo nie. Pewności nie dam. A sprawdźmy, co się stanie, jak tu... A, teraz tu się zamknęło. No dobra, to wejdziemy teraz ten, klikaliśmy guzik. Sobie wejdźmy i na przykład kliknijmy ten. I zobaczmy, co się stanie. No, jakieś drzwi się poprzekręcały, na pewno. Było to słychać. To jest zamknięte. To jest zamknięte. No to jest źle, że jest zamknięte. No tutaj to nie. Teraz spróbujmy sobie znowu wcisnąć tamten guzik. A co? Spróbujmy. Może teraz się otworzy coś nowego.
i coś się otworzyło, no tu są jakieś drzwi otwarte. Tu mamy jakieś dojście do czegoś. Byliśmy tu jeszcze, nie? Zaraz sprawdzimy. Nie, tu jeszcze chyba nie byliśmy. O! Dobra, to ja już wiem, o co chodzi, bo wiecie, o co chodzi? Te drzwi to jest wyjście. I to wyjście mamy jeszcze zablokowane, także musimy otworzyć gdzieś jeszcze jeden guzik, żeby otworzyć tamte drzwi. O, ale apteczkę zauważyłem, to ja ją wezmę. Jakoś coś koło tego, no nie chcę was oszukiwać, bo ja tak naprawdę to robię dalej, to na czuja. Wiem tylko, że tam... No kurde, jak ja nie lubię, jak jest tak ciemno. Wiem tylko, że tamte jedne drzwi właśnie coś na pewno z nimi było. Ten guzik wciskaliśmy? Tak. Ale ten jeszcze był niewciskalny. Także spróbujmy wcisnąć ten guzik. I coś się znowu otworzyło. Ale co? No to wiecie, zagadka wieczna dla ludzkości jest. Aha, tam się pozamykało. Zapal jeszcze raz to. I sprawdźmy. Nie. Dalej nie otworzyliśmy tych drzwi, co chcielibyśmy je otworzyć, bo to chyba te chcielibyśmy otworzyć. Także gdzieś jeszcze jakiś guzik trzeba wcisnąć i wtedy będzie dobrze. No tak, bo te są zamknięte. I te są zamknięte, czyli znowu chyba musimy wcisnąć tamten guzik, żeby gdzieś tam się dostać i otworzyć któreś drzwi. Ja wiem, że tu są oznaczenia na ścianach i można by było z tego pokminić, ale ja zanim zapamiętam wszystkie oznaczenia na ścianach, to już szybciej... O kurde, jeszcze gdzieś coś trzeba wcisnąć. Także jak widzicie, zagadka nie jest aż taka łatwa. Tego to chyba w ogóle powinniśmy wcisnąć raz i zostawić. No coś mi się wydaje, że on to tutaj robi największą przysługę nam. Da, bo on otwiera właśnie te... łapki, tutaj jest takie ten. A jak ten odciśniemy, to ja nie wiem, co się stanie, ale zaraz się dowiem, no nie? No zapal to. To jest otwarte. O! Bang! O to właśnie chodziło. O to właśnie chodziło. Tutaj jest coś jest. O, jeszcze. O, patrzcie, jeszcze amunisjonę jakiegoś zebrałem. No to jest naprawdę zacnie. I tutaj zaraz będzie niezła kminka. Ale zaraz wszystko zobaczycie, no nie? Wejdziemy tutaj sobie powoli w cały ten. I tak, jest tak. Dzień dobry, przybyliśmy tu, wybyliśmy z wizytą. Kurde, nie lubię, jak jest tak ciemno. Strasznie mnie to drażni. I sprawa wygląda nader interesująco. Tutaj trzeba uważać, bo mogą być kolesie, ale tutaj są dziury, no nie? I właśnie po to potrzebowaliśmy tych samolonów kijów, żeby otworzyć drzwi. Także to widzicie, tutaj jedna zapadka się zapadła. Zaraz wciśniemy, tutaj się powinna druga zapaść zapadka. Salamona kija, no i pięknie. No, wciskamy i teraz musimy pamiętać, żeby wyjąć pistolety. Bo tu coś może być nieoczekiwanego. Tu jest kryształ sejwujący, z którego skosztujemy smaku kryształu na pewno. Tylko tu gdzieś coś nasłuchuje, nie? Bo tutaj jest w sumie sytuacja w miarę bezpieczna. Zaraz wam pokażę jeszcze jeden fajny kachment. Ale to zaraz, bo tu chodzi głównie o dostanie się do sekretu. Aby dostać się do sekretu, zapalę flarę. Trzeba, bo tutaj jest ruchoma podłoga, nie? Ale jak weźmiemy i przeskoczymy tam, to się dostaniemy do sekretnego miejsca, gdzie jest gwiazdka. I rakieta chyba jeszcze na tej gwiazdce, bo tak mi tekstura prześwituje. I właśnie teraz się zastanowicie, po co to? To jest potrzebne po to, żeby właśnie się dostać do kolejnego sekretu, który jest gdzieś tam dalej, ale to nie rozkminiajmy tego teraz. Tu coś gdzieś jest, na pewno jakiś przeciwnik. Bo to jest po prostu za pięknie. Ale dobra, na razie przechodzimy przez to. Zgarniamy młotek, który też jest nam potrzebny później. Później to wszystko jest potrzebne, tylko że ja teraz nie pamiętam gdzie. Tutaj spadać mamy, czy... Nie, zdecydowanie tutaj nie mamy spadać. Dobra, złap się. I co my dalej mamy zrobić? To ja już nie wiem. O! Wow, tam są gdzieś kolce. Także... Lara, dobij tego bulldoga. Ja pozwolę sobie znowu flarę odpalić. Strasznie ciemne tu są lokacje. Gdzieś my tu coś mieliśmy wymyśleć. Ale to zaraz, powoli, na spokojnie. Tutaj nigdzie nie ma miejsca na tą gwiazdę. Już wiem. Otworzyły nam się drzwi obok.
obok znaczy tu. Obok znaczy tu. Tu mamy takie gadżety jak flary, lary. Są, są. Nie wyprzedzisz. Tutaj mamy drugi gadżet, który się nazywa jak? Mała apteczka. Nie wyprzedzie się. Mała apteczka to ja w ogóle sobie bym skosztował jej dobroci, bo tam HP stoją 25. Ja nigdy w życiu tyle apteczek nie miałem. Kurde, zbieranie sekretów to jednak jest dobra sprawa. I tutaj wodą. Wodą, tak? No jej, jak to jest ciemno jak w dupsku. Wodą musimy przepłynąć. Tak, to trzeba naprawdę spory kawał popłynąć tą wodą. Tu nic nie ma, ale tutaj właśnie woda nam daje dostęp. Jak mnie w tym nosie wierci, daje nam dostęp do nowego miejsca zupełnie. Daje nam dostęp do nowego zupełnie miejsca. Ja to jestem zadowolony, że mi się udało rozkminić tą zagadkę, kurde. No wiecie którą, no tą właśnie z tą labiryntową, no nie? Bo to była trudna zagadka. Dobra, i teraz jesteśmy tutaj. Ja wam muszę to wytłumaczyć, no nie? Pamiętacie, jak żeśmy szli tam na drugim peronie, żeśmy szli i właśnie żeśmy wyszli tu, o, koło tych drzwiczek, nie? Było tak? Było tak. No właśnie, to jesteśmy teraz tutaj z powrotem. Czyli na opartego pewnie jakoś by się dało to przyskminić inaczej, ale no nieistotne. Teraz musimy zrobić skok. Ten skok jest dosyć śmiercionośny, bo trzeba go zrobić tak. I teraz się w kitru wywijemy tutaj. Poruszamy się, przemieszczamy, biegniemy troszkę do przodu, trochę do tyłu, tak pół na pół. Tak pół na pół, właśnie, odwracamy się. No i schodzimy, no nie, ale tamten pociąg i tak mnie zaskoczył. Mimo wszystko siedzi mi w bań. I teraz musimy zrobić, co musimy zrobić? Podejść tu na przykład, wskoczyć tak i tak. I to nam daje, co nam to daje? Gdzieś tutaj żeśmy się dostali i teraz musimy na górę, nie, tak, tak. No kurde, to będzie trudne. To będzie trudne, bo ja to mam, kurde, takie ruchy dosyć nie tego, że może być... Ale nie, złapała się. Ostatecznie rzecz biorąc, złapała się. Podrapi się w nos, po nos, po nosie. No, czuję, kurde, że mnie tam... Coś mnie tam męczy, wiecie, w tym nosie. Ale no, nieistotne. Dobra. Lubię, jak ona tak delikatnie sobie spadnie. No i takie zboczenie. No, kurde, gdzieś w nosie biegnie. No, i teraz wyjmujemy pistolety, bo tu gdzieś nic nie ma. I teraz właśnie... Wchodzimy do metra. Klikamy, nie ornaty star, nie młotek, ticket. Ticket, po prostu ticket. Bierzemy tu ticket pro, wrzucamy i po prostu otwiera się nam właz dometrowy. I tak, zabijamy szczury, idzie koleś do nas z pałką. Fuck you nigga mocno. No i już. I już sprawa jest załatwiona. I teraz tutaj poczekajcie, bo to trzeba było dalej kombinować. To trzeba było dalej coś przykombinować. Ja, kurde, jak zawsze nie pamiętam co. Bo tutaj jakoś się szło po sekret, ale jak się szło, to kurde, nie wiem. Nie no, tutaj nie przeskoczył, bo tu kolejny bilet by był potrzebny. Mhm, tak, tak, tutaj było to metro. Zaraz, poczekajcie, a wróćmy jeszcze sobie. A co, już nie wróci normalnie? Trzeba się przekrauczować? No i teraz wraca, no jakie to jest dziwne. Poczekajcie. Nie no, wszystko jest chyba cacy. Chyba, że się mylę. Najwyżej ewentualnie potem mnie natchnie i będziemy się wracać. Ale dobra, zerknijmy co my tu mamy. Tu mamy płonące coś. Tu mamy takie ten... Nie, mi się wydaje, że my tam coś jednak chyba powinniśmy zrobić, wiecie? Bo ja tu mogę, kurde, ominąć kilka faktów i będzie znowu klapa. Nie, dobrze jest. To. I tutaj właśnie potrzebujemy użyć przedmiotu, który się nazywa na wygórze. Przecież będzie ten przedmiot. Właśnie to. I to nam otworzy to. No nie? Jak tu wejdziemy, to zapalmy larę. Flarę. I tutaj mamy guzik. Guzik jest bardzo potrzebny. Bo on otwiera nam tam takie coś, nie? I jak jest to otwarte tutaj, to my po prostu musimy tutaj uważać. Bo tu jak się wskoczy... Kumacie bazę, nie? I właśnie takie coś się dzieje wtedy. Jest sytuacja spoko, no nie? Także zdobyliśmy kolejny secret. To jest już nasz kolejny sekret. Nie, bo powinienem policzyć, ile tych sekretów jest, ale no, nie jestem w stanie. To nie na moje nerwy. Dobra, tutaj gdzie my dochodzimy? Za... Dlaczego się tam... O kur! Ty, byku, czy ty się tutaj nie ten? No... Zaskoczenie było.
O, apteczka też jest. Zaraz, zaraz, zaraz. Powoli, powoli, nie wszyscy naraz. Tutaj jesteśmy gdzieś. A tutaj, jak zejdziemy, to co, gdzie będziemy? Poczekajcie, bo ja w ogóle już nie kojarzę miejsc. Ehem, ehem. A nie, to wracamy, bo to jest w ogóle sam początek. To nie, to nam to dzisiaj nie jest potrzebne teraz, ale ten ziomeczek mnie zaskoczył mocno. Ten ziomeczek mnie zaskoczył. Także tak, tutaj trzeba uważać, bo tu jest dziura, a my do tej dziury na razie nie mamy chęci wchodzenia, no nie? Także trzeba ostrożnie, bo później tu zejdziemy, ja nie mówię, że nie. Trzeba to ostrożnie, rozważnie przekminić. I tutaj. O kurde, pies, no ja pierdzielę, jak tu jest tak ciemno, to ja się przecież nabam tutaj mocno. Jezus Maria. Dobra, wchodzimy tutaj. O, tu jest ziomek z Fire Stickiem. Dobra, już powoli się odnajduje w tej światoprzestrzeni. Ojej, ale się przestraszyłem tego ziomka. Tak, tutaj trzeba wskoczyć w ogóle na pociąg. Taka ciekawostka, i tu znajdziemy flary, które ja zużywam naprawdę mocno. Także wypadałoby je zebrać. I teraz poczekajcie, powoli, powoli. Powoli, bo tak, tutaj ten ziomek zniknął, czyli zostawił nam jakiś item. Tym itemem jest mały aptek, i tutaj jest taka kwestia, że jak pójdziemy kawałek dalej, to znajdziemy sobie to, co lubię, nie? Jeszcze jest tutaj skitrany. Skitrany są jeszcze te itemy. Ojeju, jakie inne toperki tam przemknęły. I tutaj, żeby się dostać, to trzeba zrobić tak. Kucak, no nie? No, skucnij. I do tyłu wycofujemy się. I schodzimy po prostu, no nie? O, jest git. Zapalamy, patrzymy, zapamiętujemy, robimy ocyski. Robimy krok do przodu, zgarniamy wszystkie itemy i wychodzimy, no nie? No ja i tak używam tylko pistoletów, w sumie to na cholerę, w sumie te inne itemy, ale no nic. Czasem mi się zdarzy i też czegoś innego użyć. I teraz, jak żeśmy to zrobili, to wiecie, co ja proponuję? Żebyśmy zakończyli na dzisiaj naszą rozgrywkę. No w sumie dużo zrobiliśmy, zgarnęliśmy Secret mocno, no to także myślę, że nie ma co tu dalej kręcić, kurde, bawoła, no nie? Także pamiętajcie, moje drogie łobuziaki, że każdy odcinek Lam Games TV jest od poniedziałku do niedzieli o 17:30, a do tego w weekend o 8 rano, a tymczasem żegnam się z wami i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!